Czy to prawda, że byście się umówili jako koalicja? Czy naprawdę wy, jak wreszcie zabieramy koalicję, że pan Osowski będzie 2 lata, a następne 2 lata pan Daniel? Czy to jest prawda? To tłumaczę. Pan Osowski powiedział, że najwyżej ja krótko zrobię. Henryk, bierzesz to tak, a najwyżej 2 lata. Więc rok, półtorej, najwyżej 2 lata. Jest to mnie oczerniono, oszukano, skrzywdzono, a teraz no... Ta nagonka zresztą od dłuższego czasu na nim trwa. Kiedy była pani Widrich, nie? Był pan naczelnik budownictwa i architektury, pan Grzegorz Eichmann. Teraz jestem ja. Ja bym to następny. Dopytam jeszcze drugą część pytania. Czy jak wyście zabierali tę koalicję, czy pani starosta wiedziała o tym? Czy była poinformowana, że taki układ będzie? Tak, tam podczas pewnego głosowania, no ona była przeciw tego, mówiła, że no radni nie chcą tam niektórzy, ale mówi Darek, zostaw to na mojej głowie przez te 2 lata, ewentualne chętnych tobie, ja i przekonam do siebie. A jakie są efekty tego, no to widzimy wszyscy dzisiaj. Ale jeszcze pytanie do pana wicestarosty. Panie wicestarosto, o ile byście sobie dali słowo, to trzeba było słowo dotrzymać. Bo gdybym ja dał słowo na pana miejscu, ja bym po tych 2 latach zrezygnował. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mimo wszystko bardzo proszę o trzymanie się regulaminu wypowiedzi. Zgłasza się pan Dariusz Janta, bardzo proszę. Grzesiu, wiesz, niektórzy ludzie nie mają honoru za krzty. Mimo siwych włosów czy braku włosów, nie mają honoru. Dla mnie Bóg, honor, ojczyzna, lojalność, prawda. To ma wielkie znaczenie. Można mnie wieść za frajera, kto w to wierzy, ale to dla mnie jest wiele znaczenie. Jest mi bardzo przykro, że pan Osowski został w Radzie dzięki mnie. Ja go wsadziłem na pierwsze miejsce na listę. Mógł być ktoś inny, na przykład Mirek Ługowski. Przykładowo. Jest mi naprawdę nie zrobiłem to wicestarostą. Jest to naprawdę. Tak samo jak starostwo żydowsko, przecież to ja zrobiłem. Szanowni Państwo, tylko przypomnę. Szanowni Państwo, przypomnę, że jesteśmy w punkcie interpelacji, nie w wolnych wnioskach. Chciałem najpierw zapytać o interpelację. Zgłasza się pani starosta, bardzo proszę. No i szanowni Państwo, zaczyna się wylewanie pomy. Ja jestem przygotowana na to, że teraz hejt na forach będzie bardziej jeszcze wzmocniony. Niemniej odniosę się do tak zwanych kuluarowych uzgodnień sprzed 3 lat. Oczywiście wszyscy tutaj w Radzie wiedzą, jakie były rozmowy, jakie grupy z kim rozmawiały. Rozmawiała Platforma z radnymi zrzeszonymi, PiS z radnymi niezrzeszonymi. I jedno z tych spotkań, które miało miejsce, spotkało się 12 radnych w starostwie na Strychu uzgadniać kwestie, kto jakie stanowisko zajmie. Wówczas padła propozycja z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, że wicestarostą zostanie pan Dariusz Janta. Szanowni Państwo, wówczas przy całej 12 powiedziałam wprost, to były moje słowa. Cieszę się bardzo, że niektórzy radni pamiętają to spotkanie i nie tak dawno powiedzieli, że takie słowa padły, gdzie ja powiedziałam bardzo jasno i wyraźnie, że nie widzę możliwości współpracy na poziomie starosta i wicestarosta z panem Dariuszem Jantą, znając historię z 4. kadencji. Kto gdzie chodził, gdzie kto miał honor, kogo zdradzał, my wówczas wiemy. Opozycja wówczas doskonale wiedziała, ale to umówmy, że to zostanie wielką tajemnicą. Następnie uzgodnienia przeszły takie, że wówczas klub musiał wystosować inną osobę. Na pół piętro poszedł pan Henryk z panem Dariuszem Jantą, tam uzgodnili, wrócił pan Henryk, powiedział, że jest uzgodnione.
I w jakim momencie, chciałam się zapytać, z Panem rozmawiałam w trzech czy czterech zdaniach, obiecując Panu stanowisko, gdzie przed 5 minutami poinformowałam całą 12 Was z Panem, że nie ma takiej możliwości. Pan jest osobą, z którą nie da się współpracować. Pan musi zawsze mieć wroga, którego goni i niszczy. Był kiedyś Piotr Karczewski, był kiedyś poseł Śniadek, następnie Darek Mędrzykowski, dzisiaj jestem ja, Alicja Żurawska. To jest standard. Potem pewnie po mnie będzie ktoś inny. Niemniej, Szanowni Państwo, ja nie byłam na tych spotkaniach sama. Poza tym pracuję z Wami od 3 lat. Proszę mi pokazać jeden moment, który spowodował, że któregoś z Was jako radę oszukałam. Lub byłam nieszczera, lub mówiłam informacje nieprawdziwe. Jeżeli czegoś nie wiedziałam, to mówiłam, że taką informację przekażę później, bo nie mam pojęcia. Więc Panie Darku, z całym szacunkiem, ale ja rozumiem Pana rozgoryczenie. Rozumiem, bo Pan do mnie mówił, że ileś lat temu tam Pan miał być, tam Pan miał być, tam Pan miał być. Wszyscy Pana oszukują. Tylko proszę zacząć od rachunku sumienia w stosunku do swojej osoby. Ja Panu wybaczam i przyjmuję te, w cudzysłowie, przeprosiny, które Pan poniekąd próbował przekazać na moje ręce. Ale proszę mi wierzyć, że wiem doskonale, że za chwilę Pan powie, że Pan został poproszony o te przeprosiny, że Pan w ogóle ich nie chciał, a w ogóle to Pan tak nie myśli. I właśnie tak będzie, Panie Darku. Niemniej życzę Panu przede wszystkim zdrowia, dążeniu do celów, tak jak Pan sobie życzy. I proszę mi wierzyć, że wytrzymałam bardzo długo z tymi wszystkimi informacjami, które do mnie docierały, nie tylko z Facebooków, ale od Pana kolegów i osób w samorządach, z którymi Pan się stykał i przekazywał informacje. Ja mogę być dzisiaj świadoma tego, że na forach nie znajduje się żaden wpis z moich, który wyszedł spod mojej klawiatury, spod moich palców, szykanujący Pana. Mało tego. Nigdzie na zewnątrz, poza kolegami radnymi, nie mówiłam, jaka jest sytuacja, co Pan robi, dlaczego, czym to jest podyktowane. Proszę mi wierzyć, że nie mam wpływu na radę, gdzie ja mam zmusić kolegów radnych do takiego lub innego głosowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, jest to spek bzdur i kłamstw. Ja naprawdę dłużej tego nie mogę słuchać, bo to jest wszystko kłamstwo. Kłamstwo, nieprawda, kłamstwo, nieprawda. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę o interpelację, Szanowni Państwo. Jesteśmy w punkcie interpelacja. Nie jest to punkt przeznaczony tego typu dyskusji. Ja bym odpowiedział, Panie Darku. Pan, to proszę. Dobrze. Nie widzę żadnych interpelacji. Przechodzimy do punktu 10. Wnioski i oświadczenia radnych. Bardzo proszę. Pan Henryk Osowski. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. W tym, co powiedział Pan Darek, nie ma właściwie kłamstwa. Rozmowy były. Ale w tym, co powiedział, czystego wynika, że ja będę go popierał po 2 latach na starostę. Ja powiem w kilku jak najbardziej precyzyjnych słowach, dokończę to, co powiedziała pani starosta. Byliśmy u góry, dyskutowaliśmy, kto ma być kim. Po sondażowych dyskusjach wyszło, że pani starosta uzyska na drugi dzień tytuł starosty, bo tylko wymagana ilość głosów w głosowaniu naszym prowizorycznym tajnym wyszło. W związku z tym zaproponowałem, głosujmy teraz na naszego kandydata. Zobaczymy, czy on uzyska tą ilość, czy nie uzyska. Oczywiście nie uzyskał. I w związku z tym, że nie uzyskał, grupa 7 radnych zwróciła się do naszej grupy, żebyśmy wysunęli kandydata. Więc poszliśmy sobie na zaplecze wyżej
Ja nic nie mówiłem przez prawie pół godziny, nic. Bo ja nie chciałem nigdy być wicestarostwa, nie starostą. Nigdy o tym nawet nie marzyłem. Po ilość tam minutach, tego to trudno powiedzieć, bo namawiano, czyli pozostali radni, oprócz mnie, namawiano radnego, żeby zrezygnował. I ja również powiedziałem, bo potem zaczęto mnie namawiać, żebym się zgodził. Więc faktycznie to mnie namawiano, żebym ja się zgodził na wicestarostwo, a nie ja wnioskowałem do kogokolwiek. I w końcu ja właśnie nie bardzo chciałem się zgodzić. I to koledzy na pewno o tym wiedzą i mogą to dzisiaj potwierdzić. W końcu przymuszani przez te ileś tam minut powiedziałem owszem, ale dzisiaj się zgadzam tylko na 2 lata. I to, co powiedział Darek, on nic innego nie mówi. On mówi to samo w treści. Więc on tutaj nie kłamie. I również ja nie kłamię. Później pan Darek przyszedł jeszcze do mnie i powiedział mi, poprosił mnie, ale ja chcę być z członkiem zarządu. Ja mówię, ja nie zgłaszam. Pójdę do pani Alicji i zapytam, czy go zgłosi na członka zarządu. Pani Alicja powiedziała, że absolutnie nie. Ona nie widzi współpracy z panem Darkiem. No to, to ja mówię, no ale zacząłem prosić panią Alicję i uprosiłem, że się zgłosiła na członka zarządu. I ja, niezależnie od tego, co tutaj dalej będzie w dyskusji, powiedziałem to szczerą prawdę. To jest, panie wicestarosto, to jest stek kłamstw i bzdur. Naprawdę, byś się powstydził, ze względu na swoje siły włosy, tak kłamać i łgać.